Hej, witam cię serdecznie na podsumowaniu poniedziałkowej sesji. Co to się po prostu wyprawia na tych rynkach, to głowa mała. Szalona hossa trwa w najlepsze, informacje z gospodarek, sam widzisz jakie napływają, a tu po prostu rynki są niepowstrzymane i cisną bez opamiętania i za chwilę, jeżeli oczywiście cię interesuje, co się na tych rynkach dzieje, na rynkach światowych, na rynkach krypto oraz oczywiście rynku polskiej giełdy, to zapraszam do pozostania ze mną te parę minut. Jeżeli zostajesz ze mną, to pamiętaj oczywiście o tym, żeby wrzucić łapę w górę, a jak tematyka cię zainteresuje, to pamiętaj o subskrypcji i dzwoneczku. I od razu nie przedłużając, przechodzę przez informacje i przejdziemy przez to, co się dzieje na tych poszczególnych rynkach. No a pamiętaj, że przecież no, w końcu na GPW no, nie można zarabiać. No. Można czy nie można, jak uważasz? No przecież nie można. A sam chyba wiedzisz najlepiej. Siedzimy tutaj codziennie, codziennie dokonujemy podsumowania i widzimy, co się dzieje. Sam sobie możesz wyrobić zdanie, czy można, czy nie można. Lecimy z informacjami. Jak widzimy tutaj postwirusowe odbicie sprzedaży detalicznej. To jest istotna informacja. Zobaczmy, maj w krajach Unii Europejskiej przyniósł potężne wzrosty sprzedaży detalicznej po rozmrożeniu gospodarki. Obroty sklepów wciąż były jednak znacznie niższe niż przed rokiem. W niektórych krajach statystyki były tak złe, że zostały utajnione. Jak widzimy, dopiero teraz Eurostat podsumował wyniki sprzedaży detalicznej za maj. W Unii Europejskiej była ona aż o 16,4% wyższa niż w kwietniu, gdy prawie cała Europa znalazła się w okowach mniej lub totalnego lockdown. W wielu krajach obowiązywał całkowity bądź częściowy zakaz otwierania sklepów. Zakazy te były stopniowo znoszone od przełomu kwietnia i maja. I tutaj możemy sobie na tym fajnym wykresie zobaczyć, które oczywiście kraje najlepiej sobie poradziły z tym, gdzie dynamika obrotów handlu detalicznym w maju była najwyższa. I widzimy, że Niemcy, Dania, Austria na prowadzeniu, nawet Polska jest po tej stronie, gdzie mamy te wzrosty, a tutaj mamy wszystkie kraje, które pospadały, czyli widzimy, że ta dynamika obrotów no, jest naprawdę rozpiętość dosyć ciekawe. Jak interesuje Cię dalsza część artykułu, to oczywiście odsyłam Cię na bankiera i lecimy. Hiszpania. Tysiące prywatnych przychodni zbankrutowało. Z powodu epidemii szkodnika w Hiszpanii zamkniętych zostało 2400 przychodni. Służby zdrowia głównie prywatnych, z których niemal wszystkie zbankrutowały lub ogłoszą wkrótce niewypłacalność. No też również dosyć ciekawa informacja. Widać, że sektor również na tym cierpi i lecimy. Warren Buffett stawia na gaz ziemny. Warren się obudził w końcu. Jak widzimy, Warren Buffett wreszcie zdecydował się na większe zakupy. Do portfela legendarnego inwestora trafiły gazowe aktywa spółki Dominion Energy. Kontrolowana przez Warrena Buffetta spółka wydała 4 miliardy dolarów na aktywa związane z przesyłem i przechowywaniem gazu ziemnego, które należały do spółki Dominion Energy. Wartość całej transakcji opiewać będzie na blisko 10 miliardów dolarów, ponieważ wehikuł inwestycyjny sławnego inwestora przejmie na siebie także dług w wysokości 5,7 miliardów miliarda dolarów. Spółka Buffetta stanie się właścicielem ponad 12 tysięcy kilometrów gazociągów oraz instalacji zdolnych pomieścić 25 miliardów metrów sześciennych gazu. I pamiętamy, tutaj oczywiście wypominają Buffettowi to ospałość teraz na rynku, tego, że on nie mógł znaleźć oczywiście aktywów dla siebie do inwestowania. Widzimy, że pozbywał się m.in. linii lotniczych, pan Goldmana jest ten oczywiście inwestor w Stanach. Kiedyś puszczałem na Twitterze, to w jakiś sposób odniósł się nawet do legendy tego rynku. No, a teraz gdzieś tam zbiera laury na rynku amerykańskim. Zobaczymy. No Warren dokonał tej inwestycji. Gaz ziemny zresztą dosyć ciekawie się zachowuje, jak sobie zerkniesz na kontrakt. No, być może to będzie strzał w dziesiątkę na przyszłe lata. Zobaczymy. I lecimy dalej. Sondaż. Rośnie przewaga Bidena nad Trumpem. Najnowszy sondaż amerykańskiego uniwersytetu, który przywołuje w niedzielę CNN, wskazuje na nieznacznie rosnącą przewagę kandydata demokratów na prezydenta Joe Bidena nad sprawującym ten urząd republikaninem Donaldem Trumpem. Demokrata wygrywa 53 do 41. Oby to się nigdy nie wydarzyło, to tylko tyle powiem. Jeżeli się interesujesz inwestowaniem, jeżeli interesujesz się na tych rynkach, to jeżeli ten gość zostanie prezydentem, to czeka nas pogrom inwestorów na giełdach. To będzie czarny dzień, to będzie po prostu wszystko, co najgorsze możecie spotkać na rynku, to właśnie wtedy nastąpi. To będzie, mam nadzieję, że tego nie nastąpi. Mam nadzieję, że Trump zostanie wybrany na reelekcję i będzie dalej sprawował rządy. Przeciwko Trumpowi są wszyscy, którzy tylko i wyłącznie mogą być. Tam wszyscy, którzy gdzieś trzymają kasę w tym kraju. To wszystkie lobby finansowe, lobby telekomunikacyjne, lobby tutaj telewizyjne, to wszystkie media, to wszystko jest przeciw Trumpowi. Tak więc gościu ma niesamowite wsparcie właśnie tutaj i lobby, które za nim stoi. Zobaczymy. Oby nie pokonali Trumpa, bo to będzie dla nas wszystkich sądny dzień i dla rynków również. Zobaczymy. Zobaczymy, jak to będzie. No ja osobiście trzymam oczywiście kciuki za Trumpa. Niech po prostu wygra i zmiecie tych wszystkich innych konkurentów od razu. Na samym początku lecimy.
LOT analizuje możliwości uruchomienia lotów pasażerskich do USA. Analizujemy możliwość uruchomienia dalekodystansowych rejsów lotów pasażerskich do Stanów Zjednoczonych. Jednak musimy brać pod uwagę restrykcje przepisów obowiązujących w tym kraju w związku z pandemią. Dosyć ciekawa informacja. Wiemy, że LOT teraz dosyć mocno się rozpycha. LOT nawet dosyć drastycznie obniża cenowo niektóre loty po Europie, aby stać się konkurencyjny dla tanich linii lotniczych, co oczywiście może być bardzo ciekawą tutaj taktyką pod kątem zdobycia sobie klientów. Zobaczymy, w którym kierunku oczywiście to pójdzie. No i czy przede wszystkim ludzie się odważą podróżować za granicę. Jeżeli się odważyłeś podróżować za granicę albo planujesz, to oczywiście możesz się pochwalić w komentarzu. Lecimy dalej. Łon z Rady Polityki Pieniężnej postuluje stabilizację stóp procentowych na obecnym poziomie. To jest ważna informacja pod kątem tego, jeżeli interesujesz się sektorem bankowym. Członek Rady Polityki Pieniężnej Eryk Łon w poniedziałkowym artykule ocenił, że stabilizacja poziomu stóp procentowych na obecnym poziomie byłaby dobrą strategią w polskiej polityce pieniężnej. Jego zdaniem zaostrzenie polityki pieniężnej w drugiej połowie 2020 roku lub nawet w 2021 byłoby zbyt ryzykowne. Wyrażam przekonanie, że stabilizacja poziomu stóp procentowych na obecnym bardzo niskim poziomie byłaby dobrą strategią w polskiej polityce pieniężnej. Utrwalałoby to bowiem przekonanie wśród uczestników życia gospodarczego, że nasz bank centralny stara się czynić to, co tylko możliwe, aby nie zaszkodzić fali ożywienia gospodarczego, z której początkiem mamy obecnie do czynienia. Z tego powodu uważam, że zaostrzenie polityki pieniężnej w drugiej połowie tego roku lub nawet w roku przyszłym byłaby posunięciem zbyt ryzykownym. Zobaczymy, oczywiście decyzja już za tydzień, co tam ciekawego podejmą, będziemy śledzić na bieżąco. Jeżeli chodzi o kolejną informację, to premier Polska już jest środkowoeuropejską potęgą turystyczną. No to jest dopiero nowość. Bon turystyczny to jest pierwszy duży krok w rozwoju Polski w kierunku państwa bardzo silnego turystycznie, powiedział premier Mateusz Morawiecki w Szczecinku. Podkreślił, że rząd chce wesprzeć branżę turystyczną w Polsce, która ucierpiała z powodu epidemii szkodnika. No, pewnie to się przerodzi podwyżką cen. Tak więc, czy to jest takie wsparcie, czy o to chodziło, to już sam możesz sobie odpowiedzieć. No i oczywiście garść informacji giełdowych, bardzo ważnych informacji giełdowych, które spowodowały dzisiaj po prostu odpalenie rakiet, eksplozje, euforię, co tylko pozytywnego możesz sobie wymyślić. Kolumbus wart więcej niż OTSW i Alior. Giełdowa wycena Columbus Energy sięga już 2,3 miliarda złotych. Oznacza to, że tym samym, że spółka z New Connectu wyprzedziła pod względem kapitalizacji m.in. JSW oraz Alior, a więc firmy notowane w indeksie WIG20. Jak widzimy, 11,8% wzrostu notowała na piątkowej sesji Columbus. To jednak tylko fragment szerszej hossy. Tylko w tym roku akcje firmy podrożały blisko 300%, a przecież w 2019 roku spółka wzrosła 816. Ja lubiłem te podsumowania. Tam grubo wychodziło ponad 1000% z tego, co pamiętam. No, Columbus naprawdę przeżywa tutaj swoje naprawdę 5 minut i naprawdę dosyć konkretnie daje zarobić swoim inwestorom. Ciekawy jestem, czy i kiedy w ogóle zamierzają przejść na duży parkiet. Zobaczymy, czy w ogóle są takie dziś decyzje. Jeżeli gdzieś tam już coś ci zaświtało i coś wiesz, to oczywiście wrzuć w komentarz. No, ja bym chętnie ich zobaczył na dużym parkiecie, bo wtedy to dopiero by się działo. I lecimy. Kolejna bardzo ważna informacja, która oczywiście dzisiaj również spompowała Mercatora. Mercator ma umowy na łącznie ponad 264 miliony złotych. Jak widzimy, wartość kontraktów spółki zależnej Mercatora wzrosła po ponad 264 milionów złotych, podał Mercator w komunikacie. Jak jesteś ciekawy, czy oczywiście musisz śledzić informacje giełdowe. Jak jesteś na moim Twitterze, to również tam często teraz wrzucam. Jakoś lubię to medium i tą formę komunikacji, czyli jeżeli nie wiesz, gdzie się możesz znaleźć, to wejdź na jakinwestować.com. W prawym górnym rogu masz odnośnik bezpośrednio i możesz mnie tam po prostu sobie wyklikać. I tu jest kolejna istotna informacja. CA Games, nabycie akcji przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze. To są ważne informacje, pokazuję Ci to pod kątem tego, że jeżeli ktoś z zarządu, z rady nadzorczej i w ogóle z tych władz różnych spółek podejmuje jakąś decyzję, czy to o zakupie, czy to o zbyciu akcji, to są to istotne informacje, które można odczytywać oczywiście dwutorowo. Gdy mamy pozytywne wejście i skup akcji przez osoby pełniące wysokie stanowiska w firmie, to świadczy o tym, że mocno wierzą w spółkę i że coś prawdopodobnie w dłuższej perspektywie czasu może więcej za tym stać. No jeżeli CA Games dowiózłby te wszystkie swoje obietnice, no to myślę, że ci wszyscy, którzy sprzedają teraz albo sprzedawali, mogą płakać i będą pewnie wchodzić, ale jeżeli nie dowiozą, no to pewnie będzie jedno wielkie rozczarowanie. To jest raczej pozytywna informacja, że mamy jakiś ruch ze środka firmy, który kupił ileś tam po prostu akcji. Można sobie oczywiście w komunikacie to sprawdzić. No a to po prostu to był dzisiejszy hit.
No, Kubik czekał na te swoje 5 minut. Kubik był zbierany, widzieliśmy to wszystko, obserwujemy go już od dłuższego czasu. Ta firma, którą, no, ta spółka, którą ominęły ten rajd kilkusetprocentowego wzrostu, i może to jest właśnie początek. Może dzięki tej informacji rakieta, która dzisiaj odpaliła na Kubiku, może będzie mogła okazję się rozgrzać i nie tylko dolecieć na Księżyc, ale może i na Marsa, może i jeszcze dalej. I zobaczymy, czy Kubik pójdzie w ślady, co po niektórych spółek, za którymi, no, nie stało zbyt dużo ciekawych rzeczy, a pomimo wszystko i tak spuchły okropnie. Zobaczymy, czy Kubik również podąży tą drogą, czy to tak naprawdę tylko i wyłącznie podpucha. Tak więc sam możesz się wyrazić swoją opinię. Tak czy siak, no, bardzo dużo gier swoich będzie tutaj wrzucone na Nintendo Switcha, na rynek japoński, co oczywiście na pewno wymiernie przełoży się na wyniki finansowe Kubika. No a Kubik cały czas, no, to jest dobra spółka. Zobaczymy, jak tam po prostu rynek ją będzie oceniał i oczywiście ją spompuje. I zerknijmy sobie na rynki zagraniczne, co tam się teraz dzieje, nawet na Twitterze. Tam Trump podbił info, że Nasdaq na historycznym szczycie. Zobaczymy, czy rzeczywiście tak jest. Ropa, popatrzmy, co się dzieje na ropie. Ropa już podchodzi pod górne ograniczenia, jak widzimy. Czyli jeżeli panowie będą to rozjeżdżać, no to w końcu po tych wielomiesięcznych bojach może domkną tą lukę. Jak ją domkną, to wtedy zobaczymy, co będzie się działo. Na razie, no, chodzą po prostu range'owo. Jeżeli chodzi o Daxika, to Daxik już w tym momencie odrabia 12712 punktów i również jest w istotnym miejscu. Widzimy, że już panowie praktycznie podeszli, żeby przetestować poprzedni szczyt, czyli będą pewnie to chcieli zrobić w najbliższym czasie. Nie odpuszczą, żeby tego nie dokonać. Jeżeli chodzi o S&P 500, no to co mówiłem na podsumowaniu spółek zagranicznych w sobotę? Jeżeli oglądałeś, no to na pewno wiesz, co mam do powiedzenia na ten temat. 3168, jak w mojej opinii, oczywiście będą testować poprzednie szczyty i to już niedługo. Jeżeli chodzi o Nasdaqa, no to Trump się nie pomylił, oczywiście. Nawet napisałem na Twitterze również, co na ten temat myślę. No, ja uważam, że odwala kawał dobrej roboty, bo to jest między innymi również jego zasługa, tego co wyprawia, jak ciśnie Fed i tego wszystkiego, jak inwestorzy na to reagują. No, Trump równa się hossa na giełdzie. Takie jest zestawienie. 10586 punktów i Nasdaq puchnie cały czas. Gdzie to się zatrzyma, nikt tego nie wie, bo to są cały czas nowe historyczne szczyty. Jeżeli chodzi o srebro, no to srebro tutaj również ładnie pocisnęło, 18 dolarów ponad za uncję. Jeżeli chodzi o złoto, to również sesja dzisiaj wzrostowa, 1781 dolarów za uncję. Jeżeli chodzi o waluty do złotówki, no to frank na razie w zatrzymaniu, bo pamiętajmy, że sesja cały czas trwa, 4,19. Euro ciśnie na razie do dołu, chociaż na plusie 4,46. Dzisiaj spada nam funt, 4,92. Jeżeli chodzi o dolara, to mamy, no, słabość dolara dzisiaj 3,94, czyli w tych przypadkach złotówka nam się umacnia. Jeżeli chodzi o WIG20, to zaraz oczywiście zobaczymy, co tam się wydarzyło już w szczegółach i kilka również ważnych, istotnych informacji teraz, bo no, czeka nas troszkę zmian, a może nawet nie zmian, bardziej taka rotacja na okres letni, którą chcę wprowadzić. Na karcie społeczność, na którą Cię oczywiście zapraszam, dzisiaj odpaliłem głosowanie z racji tego, że w okresie letnim będę chciał rotować naszymi przeglądami, które odbywają się w weekend, z racji ograniczonej ilości czasu, jaką mam. Tych nagrań też, no, nie tworzę więcej, ale mamy te stałe przeglądy, czy to spółek bankowych, czy to spółek gamingowych. Kiedyś było, iż były ich troszkę też inne spółki, na przykład oglądaliśmy OZE, czy oglądaliśmy Pogromców. OZE teraz puchnie i po prostu, jak się na to patrzy historycznie, to tak już spuchło od tego czasu, co już tak regularnie tego nie oglądamy, czy Pogromcy również, czyli warto gdzieś do tego wrócić, warto gdzieś, w moim opinii, również przerotować tymi spotkaniami, czyli możesz sobie sam wybrać. Zresztą widzimy, że OZE, no, w mojej opinii, również zasłużenie. Tutaj w tym momencie jest na pierwszym miejscu, jeżeli chodzi o tą podmiankę. Czyli w najbliższą niedzielę, jeżeli oczywiście nie wygrasz, żeby zostawić gaming, to się nie pojawi oczywiście przegląd spółek gamingowych, tylko pojawi się to, co wygra. Czyli albo to będzie OZE, albo Pogromcy się pojawią. I oczywiście wybiorę tutaj sobie kilka spółek z tych branż, które poddamy tutaj pod oczywiście przegląd tygodniowy. Jeżeli chcesz oczywiście wziąć w tym udział i mieć na to wpływ, no to zapraszam Cię do tego, żebyś oczywiście zagłosował. Jeżeli chcesz jakieś konkretne spółki z tych branż, zobacz, czy to z OZE, czy Pogromców, to również możesz rzucać w komentarz, to zobaczę, ile po prostu
mają głosów i jak będę już dobierał tą ilość spółek na ten nasz przegląd, to będę oczywiście decydował, które się pojawią w tych naszych spotkaniach. Chcę to zrobić rotacyjnie, czyli będziemy co tydzień, w poniedziałek będę odpalał taką ankietę i będziemy to zmieniać, czyli będziesz miał prawo tutaj oddać swój głos, abyś również wpłynął na to, jakie przeglądy będziemy obserwować w niedzielę, tak to będzie wyglądać w okresie wakacyjnym, co będzie po okresie wakacyjnym, to jeszcze się okaże. No, myślę, że przede wszystkim no, czeka nas na pewno żniwa i okres tego, no, co będzie się działo na jesieni, no to wiadomo, czyli okres żniw przed nami i nie wiem, czy będę kontynuował tą moją przygodę. Już 3 lata jestem na tym kanale, zobaczymy. Myślę, że dużo dobrego się zobaczyło. Nie wiem, czy będę miał na to czas jeszcze, żeby to wszystko kontynuować w takiej formie. Zobaczymy. Na razie do wakacji plan jest taki, żeby to kontynuować, żeby przelotować. Zresztą zbliżamy się do 6 tysięcy subskrybentów, tak więc to jest taki również ukłon już w stosunku do tego, że być może dobijemy do tego w tym tygodniu, żebyśmy przelotowali to, zobaczyli troszkę inne spółki, tym bardziej, że te sektory no puchną, puchną i to strasznie, jeżeli chodzi o OZE, jeżeli chodzi o pogromców, cały czas gdzieś tam ta dynamika ruchów jest widoczna, tak więc na razie się skupiam na tym okresie wakacyjnym, a czy będę robił to dalej po okresie już wakacyjnym, zobaczę, zobaczymy jak to wszystko się będzie układać. I jeżeli chodzi o kolejną rzecz, no to przejdźmy sobie przez rynek oczywiście krypto, popatrzmy co tutaj się ciekawego dzieje, ale zanim krypto, to jeszcze mam DAX-a tutaj odpalonego, popatrzmy, Deutsche Bank, kurczę, 4% na plusie, on jest dzisiaj liderem DAX-a, ciekawe. Jeżeli interesujesz się DAX-em, jeżeli rozgrywasz indeks, no to powinieneś przede wszystkim tutaj wiedzieć, jakie spółki współtworzą DAX-a, a na minusie dzisiaj mamy wiele kart, oczywiście traci dzisiaj też sporo, no ta spółka cały czas ma gdzieś tam te swoje problemy i raz ma oczywiście i pompkę, potem zrzutkę, no tak to się gdzieś tam tych bankrutów rozgrywa. Jeżeli chodzi o dzisiaj indeks strachu na rynku krypto, no to mamy 40, jeżeli chodzi o to, co się dzieje na topowej dziesiątce, zobaczmy, dominacja Bitcoina poniżej 64%, sam Bitcoin dzisiaj urósł 2%, 9200 dolarów przebite, Ethereum dzisiaj ładnie urosło 4%, 235 dolarów. Widzimy, że no na topowej dziesiątce co się zaczyna dziać. Bitcoin jest V12, widzimy, że no jak tutaj patrzymy codziennie, to raczej to tak oscyluje. Procent, dwa, jest taki maraz. A jeżeli coś zaczyna się ruszać, a w moim odczuciu no powinno zacząć się ruszać, bo na innych na projektach widzimy, że naprawdę dynamiczne ruchy są wykonywane. AWE24, lider topowej setki, Bitcoin Diamond 16, 13 Bitum, Bitcoin jest V12, 10 ABC Coin, WeChain 10 czy Bancor 10, to są ci liderzy wzrostu, a na topowej setce spadki Compound 5%, Celsius 3,40 czy Nexo 3,35, czyli widzimy, że praktycznie ich nie ma. Popatrzmy, wszystko inne jest na zielono. Tyle projektów jest tylko na czerwono, czyli widzimy, że ten rynek cały czas żyje, a jeżeli żyje, to warto pomyśleć o tym, żeby już uczestniczyć w tym rynku, żeby zdywersyfikować swój portfel. BitBay, absolutna podstawa, czy kolejna polska giełda, gdzie możesz przelać złotówki, a potem wyjść z nimi na świat, czyli na przykład na Binance i możesz już sobie handlować dowolnymi kryptowalutami. Warto o tym pomyśleć, bo gdy przyjdzie ten czas, no to trzeba być gotowym. A dzieje się już naprawdę sporo na rynku krypto, szczególnie, że tak powiem, za tą dużą kurtyną, za tą topową setką. Również ciekawych projektów jest sporo, o których czasami przecież mówię, dokonuję tych podsumowań również w czwartek. Jeżeli się tym interesujesz, chcesz zdywersyfikować swój portfel, no to pomyśl właśnie o tym rynku tej nowoczesnych walut cyfrowych. I lecimy teraz tradycyjnie z podsumowaniem polskiego rynku. Co tam się dzisiaj wyprawiało? Co tam się wyprawiało? Listy, na które sam masz wpływ, produkcja podstawowa, lista YouTube'a, oczywiście odświeżone, wszystko jest podświeżane. Wrzucałem na Twittera wczoraj screena, bo jeszcze jak odświeżałem listę ze wszystkich zgłoszeń, mam nadzieję, że nic mi nie umknęło. Jeżeli chcesz coś dodać, to pamiętaj, że możesz w komentarzu oczywiście dodawać coś do hitu New Connecta, czyli spółki, które mogą puchnąć w najbliższym czasie i rakieta oczywiście może być odpalona, to jeżeli chcesz tutaj coś dodać, no to pamiętaj o tym, żeby to uczynić. Jeżeli chodzi o YouTube'a, no to na szybkim podglądzie tutaj nie dublujemy, pamiętaj, i możesz również tutaj mieć w tym swój udział. I jeżeli chodzi o spółki produkcyjne, zobaczmy, co tutaj ciekawego się dzieje. Harper, który w dalszym ciągu bardzo ładnie puchnie, 27% do góry, po PKC puszczone zlecenia, zblokowane, widzę, że pięknie. Cambridge, no czekolada, myślę, że się kiedyś doczeka, w końcu kiedyś się doczeka tego rajdu na te kilkaset procent, ciasteczka się doczekały, to czekolada też się doczeka, na razie 10%, zobaczymy, jeszcze przyjdzie jej czas. Ciasteczka siódemeczka, Format siódemeczka, Gielkosmet 6,30, a jeżeli chodzi o Milkiland, obrywa 6%, 1,82 Boruta, liderzy obrotu, no to mamy Harpera, Bańka 600, piękny obrót, PCC Excel 900 tysięcy, ponad 876 Format, i to są największe obroty. Jeżeli chodzi o na szybkim podglądzie lista YouTube'owa, no to
Grodno, no, gratuluję zgłoszenia, bo dzisiaj pięknie spuchło 16%, bardzo ładnie. Rainbow 3% do góry, Enter 3 dziesiątki na minusie. W obrotach to Grodno liderem 4 miliony 800, ponad pół miliona na Enterze. Hity New Connecta z ubiegłego tygodnia, to widzimy, że mamy Termo, które dzisiaj 13% urosło, czyli widzimy, że OZE cały czas jest grzane. No Aquatech również pięknie, wiemy pod co gramy, wiemy pod co jest oczywiście Aquatech wygrzewany. No może być to bardzo ciekawy case na najbliższy czas. 11% dziś i piękny obrót, Farm 51 siódemeczka, a matką traci 5%. Jeżeli chodzi o obroty, no to tutaj Farm 51 prawie banieczka, 700 tysięcy Aquatech i to są ci liderzy, chyba nam się nawet powiela. Termo i Aquatech, czy też nie? Widzę, że Aquatech się powiela, czyli będę musiał go usunąć z tamtego tygodnia, bo jest przerzucony, widzę, że ktoś zgłosił. No i popatrzmy, co tutaj się dzieje. Kubik 40% eksplodował i na 6,5 miliona. Czy ty widziałeś obrót 6,5 miliona na Kubiku w ostatnim czasie? Czy ty wiesz, co to oznacza? No, trzymamy kciuki. Jestem bardzo ciekawy, co tam się będzie działo. Czy to jest tylko i wyłącznie podpucha? Jak myślisz? Czy to rakieta dopiero startuje? Daj znać w komentarzu. Letus. No to powiem szczerze, 38% na obrocie 52 tysiące. No, nieźle, ciekawie. Ciekawe zgłoszenie. Letus, pamiętam historycznie przez te lata, to można sobie posprawdzać. To miał takie swoje pompki po kilkaset procent. No ciekawe, czy ktoś coś wie i zaszykuje się jakaś rakieta tutaj na tej spółce. Telgam, no kolejna spółka bardzo ciekawa, 24, która też była kiedyś spółką totalnie groszową w takim marazmie, a teraz jest nieźle napuchnięta już. Też dosyć ciekawa sytuacja, 24%. Aquatech 11, Zero Ryzyko 8,35, OneMore czwóreczka, The Distance 1,82, CDA 1,45, Astro 0,46. Tej spółki nawet z nazwy nie wymówię, ale ciekawe. 0%, KME traci 71 setnych, Aiton 5% i Digital obrywa 6%. Liderzy obrotu, no to niekwestionowany liderem tego zestawienia pod pompkę oczywiście, które są pozgłaszane. Ty też możesz coś tutaj dodać od siebie. To jest oczywiście Kubik, potem mamy Bańkę 700 na 0,1 Cybaton, OneMore 740 tysięcy, czy Aquatech 700, to jak na New Connect, no to sam sobie odpowiedź, co to oznacza. I lecimy dalej. Pogromcy. Co to na pogromcach? No Mercator nie mógł inaczej zareagować. Przepięknie spuch. 25%. Gratuluję wszystkim posiadaczom. MBF Grupa. Przepiękny wzrost. 13, 10. Medcamp. Biomaxima 10. Biomed 9. No cóż można więcej powiedzieć? No przepięknie. Można tylko pogratulować. Hemp 5,26. Blir traci 3,8. 3,6. Datawalk. Liderzy obrotów to Mercator 37 milionów, Biomet Lubin 19 baniek, Medcamp 2,5 czy 2,300, Biomaxima. Jeżeli chodzi o spółki z WIG-u budownictwo, to TES Gaz 7% do góry, Mercor 4 i popatrz, porównaj sobie te zestawienia, które mamy, czy mamy Hity New Connectów, czy mamy Pogromców, czy mamy jakieś inne zestawienia, popatrz jak budownictwo reaguje. Co tutaj się w ogóle dzieje? No na razie to się nic nie dzieje. Atrem minus 9, MFO minus 4, minus 4, Dekpol i Elektroti minus 4. Jeżeli chodzi o obroty, no to tutaj mamy Budimex 2,4 400, Bańka 200 na Rafako i to są liderzy obrotu. Jeżeli chodzi o nieruchomości, no to Ronson się obudził 7% do góry. Jeżeli chodzi o Altę, no to mamy 3,5 czy GTC 3,18, a na odwrocie mamy Elkop traci 7,8, Atlas S 6,6 czy Plaza Center 4,67. Liderzy obrotu w tym zestawieniu to Dom Development 758 tysięcy czy Develia 403 tysiące. Na dywidendach mam nadzieję, że oglądałeś nasze spotkanie niedzielne poświęcone dywidendom. Co miesiąc się spotykamy. Sunex eksplodował 46%. Kolejna spółka z branży OZE, Kasper 31, Bioplamet 15. Przepiękne wzrosty, czyli widzimy, że inwestorzy co robią? Również rozgrzewają spółki oczywiście dywidendowe pod rozgrywki, a jak? Immobile 5,80 traci, Wasco 4,7, 2,2 euro cash. Jeżeli chodzi o obroty, no to co tutaj ciekawego mamy? Popatrzmy. PKN Orlen 76, Banik 24, PGNiG, Lotos 13. Jeżeli chodzi po odcięciu, no to tutaj widzimy, że Komar dzisiaj do góry 2,8, 2,7, Asseco SE, ULT Games 2,42. Na minusie mamy Puławy 2,18 czy Unimot 1,86, a już po wypłacie, no to połknięta na pewno już jest dawno to odcięcie, czyli wszyscy inwestorzy, którzy zarobili nie dość, że na dywidendzie, to jeszcze oczywiście są grubo zarobieni na pewno na Mercatorze. NWI kolejne wzrosty 13%, Geotrans przepięknie 8%, Playway 7,34, no cóż można powiedzieć więcej, no tylko można pogratulować. Jeżeli chodzi o ujemne wartości, to zobaczmy, że najmocniej obrywa dzisiaj Synectic 4,5%, APS Energy 4,13, liderzy obrotu, no to dzisiaj mamy Mercatora i TS Games, to są ci liderzy. Jeżeli chodzi o gaming, no to popatrzmy, co tutaj się dzisiaj wyprawiało, co ci inwestorzy dzisiaj tutaj wyczyniali.
Potwierdzone 40% na kubiku. To widzimy to oczywiście. Moonlight 36%, Carbon 21%, Engie Games 19%, H Games 13%, CA Games 13%, 12% Art Games. To są oczywiście największe dzisiaj wzrosty, jeżeli chodzi o gaming. Widzimy to spuchnięcie, widzimy to wszystko, co tutaj się po prostu wyprawia. Przepiękne wzrosty. Gaming cały czas jest w grze, cały czas rozpala wyobraźnię inwestorów i widzimy, że te spółki puchną. Redzik dzisiaj w odwrocie stracił 10%, Bumbit traci 4%, 2,70% Fabric, Blockchain Land 2,6%, 2% Warsaw. No ale cóż to są za minusy. Jeżeli chodzi o sam król, dzisiaj oberwał 25 setnych, obrót 65 milionów, 31 TS Games, 11 Bit 11. No, Stany wróciły po piątku i widzimy, co się dzieje. Chłopaki są spragnieni po prostu wrażeń i grzeją niemiłosiernie te wszystkie rynki, w których uczestniczą. Widzimy, że sam kontrakt, jeżeli oczywiście ktoś rozgrywa, Vic Games, to spuchł dzisiaj o 2,7%, 34 030 punktów, czyli gratuluję oczywiście wszystkim, którzy byli dzisiaj w longu. I popatrz, jakie są obroty. Jeszcze sobie popatrz tutaj na tą czołówkę gamingu. Jeżeli chodzi o banki, no to dzisiaj również przepiękna zieleń na bankach. Idea dzisiaj piąteczkę do przodu, UniCredit 4, 2,9 Millennium, Pekao S.A. 2% do góry, również handlowy 1,7 czy 1,3 na Pekao BP. Tracą tylko trzy banki. Nieznacznie. BOŚ, Getinnobel i BNP. Jeżeli chodzi o indeks, to dzisiaj do góry 1,3, 4298 punktów. Obroty Pekao BP 46 milionów. 32 Pekao S.A., Santander 15, to są ci liderzy dzisiejszego wzrostu. Jeżeli chodzi o OZE, no to widzimy tutaj no po prostu kosmos. Sonex oczywiście do potwierdzenia, chociaż mamy tu po PKC zlecenia puszczone 46% do góry. Foton 30, Columbus 26, Novavis 15, 13 PEP, Termo 13, no i tak wygląda OZE. Dlatego warto chyba zerknąć jednak na ten przegląd, ale to już Ty zdecydujesz, czy warto, czy nie warto. MDI Energia 30, 2,8 Biomas. Jeżeli chodzi o obroty, no to tutaj Columbus 11,5 banki, ML System 3,900 i pozostałe spółki, tak jak widzisz. Jeżeli chodzi o listę tutaj indeksów, zerknijmy sobie. New Connect w tym momencie, kurcz, 7,20, no ja Cię kręcę, co my tam zobaczymy zaraz? To będzie jakiś kosmos. WIG Górnictwo 3,10, WIG Games 2,72, Odzież 2,36, 2,22, Leki MS Bas 2,22. No po prostu, no widziałeś kiedyś na New Connect, no kiedyś, no pewnie widzieliśmy, ale ostatnio, no nie widzieliśmy czegoś takiego. Na głównym zobaczmy sobie, co tam się dzieje. MWIG 40, 1% do góry, 3649 punktów, ESWIG 80, 1% do góry, 14008 punktów i WIG 20, 1818 punktów, 1% do góry. Jeżeli chodzi o shorty, no to były w grze, skoro praktycznie wszystko rośnie. Telekomunikacja, chemia, nieznacznie, tylko tam jedno bez zmian z tego, co widziałem. Sam WIG 20 dzisiaj jak tam spuchł, JSW dzisiaj ładnie, do piąteczka do góry, Tauron również 3 do góry, KGH 2,90 do góry, LPP 2,8 do góry, Pekao S.A. 2% do góry. Jeżeli chodzi o ujemne wartości, no to CD Projekt, PZU i Play na minusie, pozostałe spółki rosną. Lider obrotu to Orlen 76 baniek, CD Projekt 65, 56 KGH. To są ci liderzy wzrostu na największym, najbardziej płynnym tutaj indeksie na blue chipach. Jeżeli chodzi o MWIG 40, zobaczmy sobie Mercator liderem 25%, Biomet Lubin 9,30, Play 7,34, LiveChat 6,4 czy TS Games 6,17. Przewijamy i popatrzmy, co tutaj jest niżej. Kruk 2,56, Eurocash 2,12, Ciech 2,12. I jeżeli chodzi o Mercatora, to jest liderem z obrotów 37 milionów, TS Games 31, Biomet Lubin 19, 11bit 11, czyli przepiękne obroty również na tych głównych spółkach z MWIG 40. Jeżeli chodzi o małe spółki, ESWIG 80 wlatuje, zobaczmy, co tutaj ciekawego się dzieje. Popatrzmy. PEP, czyli mamy 13%, CA Games 13, 12, Toja, Cormway 5, 9 i to są te największe wzrosty. Przewijam. Pamiętaj, zawsze sobie możesz na spokojnie zatrzymać, popatrzeć, co tutaj ciekawego się na tych rynkach oczywiście wyprawia. AIM Company 4,90 traci, ABPL 4%, 4% Boombit czy Datawalks 3,64. Jeżeli chodzi o obroty, no to popatrzmy, co tutaj się wyprawia. XTB rośnie dzisiaj prawie 3%, 14, prawie 15 baniek, CA Games 9,5, MS System 3,900 i to są ci liderzy wzrostu na SWIG 80. Jeżeli chodzi o New Connect, no popatrzmy, co oni tam powyprawiali dzisiaj. Fabryka 150% do góry, oczywiście do weryfikacji. Remedies potwierdzone 55% do góry. No, jak to skomentować? Roko 47 do góry do weryfikacji, ICPD 42 do góry do weryfikacji, Kubik 40.
Bez weryfikacji. Potwierdzone. Letus 38, 36 Moonlight, Polaris 33, a dopiero rozmawialiśmy o Moonlight. Ha, i rakieta odpaliła. 33 Polaris, Kaspar 31, Foton 30, Bitevi 28, Pleiades 26, Columbus 26, Telegram 24, Carbon 21, NG Games 19, no. JR Holding 16, Novavis 15, popatrzmy na te obroty, MBF Grupa 13, dwie banki Art Games. Pamiętaj, że na Connectie to inwestorzy indywidualni tutaj rozdają karty. No i popatrz kolejne spółki, no po prostu ile tego jest, no przepięknie to wygląda. Przepięknie. Cóż tu więcej oddać? Mogę tylko i wyłącznie gratulować wszystkim, którzy się angażują i wszyscy ci, którzy oczywiście mają jaja podnieść to ryzyko, jakie są na New Connectie, bo no nie ukrywajmy się, ryzyko, jakie jest na New Connectie, to nie wygląda tak różowo, no bo mamy też zrzuty i to zrzuty dosyć konkretne. Jak widzimy, PF Medical 15% w dół, ABS Invest 13% w dół na podwyższonym obrocie, tutaj JWA traci 12% również na podwyższonym obrocie, co tutaj jeszcze na podwyższonym jest? Sferanet 11% obrywa, tutaj mamy Redzika, obrywa 10%, na sporym obrocie, no i tutaj pozostałe, pewnie jak na swoje obroty, to też one są podwyższone, jak jest po kilkadziesiąt tysięcy, no o czymś to świadczy, trzeba to zweryfikować. Digital obrywa również spory obrót, 6,5% w dół i zobaczmy jeszcze na te obroty, kto tutaj dzisiaj był liderem, jeżeli chodzi o wygrzewanie tych obrotów. Popatrzmy, Columbus 11 milionów ponad, Creepy Jar 7600, Kubik Games 6400, 5 baniek, Simfabrik 4, JR Holding, Bluebird 3. Kurczę, popatrz, ile tego jest. Przeczytam wszystkie ogólne. JR Holding, Bluebird, Art Games, Medcamp, NG Games, Biomaxima, Geotrans, Śląskie, Redzik, Zero Baton, Carbon, Photon, Inogen, SCPFL, Novavis, MBF Grupa, Movie Games, Foreveren. To jest tyle spółek na New Connectie dzisiaj wygenerowało niesamowite obroty. Tak można powiedzieć. Jak na New Connect to zasłużyli. I teraz przejdźmy sobie oczywiście na WIG i na statystyki sesji. Jeżeli chodzi teraz o indeks szerokiego rynku, popatrzmy sobie na rekordzistów. Sunex dzisiaj 46% do góry, Otlock 30 prawie 2, Harper 27, Mercator 25, ESAB 23, Grodno 16, Bowim 15, 14 Everest, PEP 13, 13 CA Games, Toja 12, 12 Alereon, Quercus 11, 11 XTPL. Przepiękne wzrosty. Tylko pogratulować, popatrz na pozostałe ci przewinę, przyjrzyj się obrotom, przyjrzyj się wzrostom, przyjrzyj się jak to wygląda, przyjrzyj się cenom, podejmij decyzję, dokonaj analizy, pomyśl, co można dobrego z tym uczynić, co można zrobić. Możesz się oczywiście pochwalić w komentarzu, jak tam dzisiejsza sesja ci oczywiście poszła i co ciekawego dokonałeś dzisiaj na tym rynku. Za to obrywa dzisiaj Baholding, traci mocno 18% na podwyższonym obrocie. I DMSA również mocno obrywa 11%. Atrem 9,7%. NWSA traci 8%. 8 Ampli, Elkop 7,8%, 7,5%. Digitrade, Item Trade 7,5%, 6,9%. Kolejna spółka i przewinę ci jeszcze, poszukajmy czegoś na obrocie. Synectic obrywa ciekawie, bo na obrocie. Tutaj mamy również Boombit na obrocie. No tak to wygląda, jeżeli chodzi o indeks szerokiego rynku. Jeszcze zerknijmy na garść informacji, bo jak widzisz, każdego dnia ci pokazuję, że informacja to jest podstawa, bo ona szarpie rynkiem. No to tutaj no oczywiście na jakinwestować.com na dywidendach aktualizuję dla Ciebie listę i tu możesz na bieżąco widzieć, że w tym tygodniu no jeszcze kilka. Jak widzimy, Hortico, Sunex, który dzisiaj tak spłukł, Eurotax, który jest jeszcze niepotwierdzony, Lentex, PKN Orlen, Delco, to wszystko czeka teraz w kolejce, żeby jeszcze można było się załapać właśnie na tą listę. A jeżeli chodzi o wypłatę, zobaczmy, czy dzisiaj coś się wypłaciło. W ogóle szósty jest, szóstego, czy coś się wypłaciło? No, na razie jeszcze nie, ale myślę, że już niedługo coś będzie. No i zerknijmy sobie na info, co tam nas ciekawego czeka, jeżeli chodzi o informacje. Widzimy, gdzie dzień ustalenia praw do dywidendy Mirbud, Sonel, potem mamy dzień wykupu akcji na ETM, Idea Bank ma walne, powyższenie kapitału zakładowego, ciekawe, publikacja raportu za 2019 MBF Grupa, DGA ma za pierwszy kwartał, Kęty ma wprowadzenie do obrotu akcji, potem mamy Malkowskiego, wypłata dywidendy jutro jest, czy jak masz w portfelu, no to powinieneś sobie jutro sprawdzić rachunek, no i walne na Wielto, no Poneo, LSI Soft, Enel Med, Quart, KF Dom, Agrom, to są walne, czyli czekamy jutro na również dosyć ciekawe informacje. Zobaczymy, jak to oczywiście na rynku będzie wyglądać. Mam nadzieję, że jesteś zadowolony po dzisiejszym dniu. Oczywiście pochwal się w komentarzu, co ciekawego się tam wydarzyło. No i dla przypomnienia, oczywiście pamiętaj, żeby tutaj dokonać wyboru, zdecyduj.
Czy chcesz po prostu zobaczyć sobie zamiast przeglądu spółek gamingowych w najbliższą niedzielę właśnie OZE, czy Pogromców, czy jednak zostawić gaming i nadal to prowadzić bez zmian. Czyli podejmij tą decyzję. Tutaj Cię oczywiście zapraszam. Link bezpośrednio już miał w opisie do tego, jakby Ci nie chciało tutaj kliknąć, bo ja wiem, że no, ten wysiłek trzeba wykonać, żeby dać tą łapę w górę, czy żeby kliknąć na społeczność, no to Ci podrzucę link bezpośrednio i tam możesz kliknąć, żebyś mógł dokonać potem tego wyboru. Trzymam kciuki tradycyjnie za Twoje wybory, za Twoje wyniki, przede wszystkim za to, żeby ten tydzień był naprawdę dosyć ciekawy, szczególnie w tym okresie letnim, który może nas czasami albo rozczarować, albo miło zaskoczyć. Zobaczymy. Zobaczymy. Rok wyborczy. Wszystko się może zdarzyć. Trzymaj się, hej. No jeszcze na koniec bym zapomniał, przecież nie podałem obrotów. No, wszyscy są na pewno ciekawi, ile obrotów dzisiaj było na rynku. 758 248 047 zł to było obroty, czyli nie dobiliśmy do miliarda, czyli widać, że już jest to ochłodzenie, chociaż zobaczymy, jak ten tydzień się zakończy. Transakcji zawarto 99 635 i teraz dopiero mogę zakończyć. Trzymaj się, hej.